Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj w krótkiej pogadance o święcie Lamas mam nadzieję, że Wam się pewne informacje przydadzą. Będzie też krótki rytuał, który możecie zrobić sobie sami. Ale na wstępie chciałam Wam powiedzieć, że tak. Po pierwsze, w sklepie znajduje się rytuał pudełkowy, na który możecie się zapisać, kupić pudełko do czynienia i będziemy razem o 21 ostatniego dnia lipca czynić właśnie względem uczczenia święta Lamas. To pierwsza sprawa. Po drugie, o 22 będzie na kanale rytuał dla grupy, czyli już bez zapisów po prostu wkraczamy i czcimy to święto. A po trzecie, możecie zrobić też coś sami i ja dzisiaj Wam powiem, cóż to może być. Witam tych wszystkich, którzy pojawiają się na czacie. Awe, Cydr i Tęcza, Aldonie chociażby, która tu mi się wyświetliła. Witam wszystkich. Słuchajcie, święto Lamas jest jednym z sabatów. Ma ono miejsce 1 sierpnia, natomiast zazwyczaj czci się te święta w noc poprzedzającą, czyli wtedy zaczyna się robić rytuały, potem robi się w danym dniu. Czasem jest to również oktawa, czyli około 8 dni do czczenia tegoż święta. Witam Izę, witam Dorotę. Witajcie, witajcie. I to są tak zwane pierwsze dożynki. Pierwsze dożynki, dlatego że już pewne plony są wyrośnięte. Drugie dożynki jest to święto Mabon, które ma miejsce we wrześniu, ale czcimy pierwsze dożynki w święcie Lamas. Jakie rytuały można wtedy robić? Można robić rytuały na płodność, na powodzenie, na zdrowie chociażby, ale przede wszystkim jest to rodzaj dziękczynienia za pierwsze zbiory. I ten rodzaj dziękczynienia, znaczy w ogóle pamiętajcie, że my to zawsze myślimy, że magia to tylko polega na tym, żeby coś przyciągnąć, coś polepszyć, a zapominamy o wdzięczności. Dlatego też jeżeli chodzi o Lamas i o wdzięczność, jest to bardzo ważne, czyli taka wdzięczność za pierwsze plony. Również możemy czynić w ten dzień rytuały związane ze sprawiedliwością i praworządnością wszelkiego rodzaju. Dlatego jeżeli macie do załatwienia jakieś sprawy urzędowe czy sprawy sądowe, to wtedy napędzajcie tą dobrą energię do tych spraw. Jest to bardzo dobry czas na podpisywanie umów, podpisywanie kontraktów, także o tym też należy pamiętać. Witamy logowisko bardzo, bardzo serdecznie. Jak zwykle celebracja w momentach, kiedy jest, mówimy tutaj o pogaństwie, o starożytności albo nawet czasami przed starożytnością, to zazwyczaj były to gromady, zgromadzenia i uczty. Dlatego pamiętajcie, by Wasze posiłki w dniu 1 sierpnia, 31 lipca były bardziej wystawne, gromadziły ludzi, a szczególnie, że są to plony, więc wszystko to, co wtedy jest, tak jak ziarna słoneczników chociażby, czy pierwsze zbiory, czy owoce, czy warzywa, które już wtedy są dojrzałe, żeby na te pierwsze zbiory, na tym stole waszym rytualnym, tak, bo i również posiłek jest rytuałem, żeby się na tym stole znalazły. Wtedy wyrażamy swą wdzięczność, pożerając te plony również. Kadzidła przypisane do sabatu Lamas to róża i drzewo sandałowe. Wasze ołtarze mogą być udekorowane kolorem żółtym, kłosami zbóż. Świec, których można używać w tym czasie, to są świece o kolorach żółty, brązowy, pomarańczowy i zielony. Tak można pozdabiać swoje ołtarze. A kwiaty to słoneczniki, aksamitki i nagietki. Wtedy czcimy kontakt z naturą, umacniamy ten swój kontakt z naturą i składamy dary z kwiatów i owoców dla osób zmarłych. Czyli nie tylko plony, ale również jak zwykle w takich kulturach pogańskich kontakt z przodkami. I teraz chciałam Wam przedstawić taki rytuał do samodzielnego wykonania właśnie w to święto Lamas, czyli pamiętajcie, z 31 na 1, to są te dwa dni, kiedy można wykonać ten rytuał. Fajnie by było, gdyby zebrać kwiaty na łące, ułożyć te kwiaty w wianek, a w środku położyć chleb.
I ja wiem, że my mamy czasy, jakie mamy, my tego chleba piec nie będziemy w dużej mierze. Dobrze, żeby to był chleb taki, wiecie, niekoniecznie biedronkowo-żabkowy. Wystarajmy się o lepszy kawałek chleba. Przystrajamy oczywiście ołtarz słonecznikami, nagietkami, żółtymi świecami, brązowymi, zielonymi. Tutaj już jest dowolność. Tutaj musi być wasza energia, wasze myślenie, wasza interpretacja, wasza intuicja. Każda wiedźma, każda wróżka ma troszeczkę inny ten ołtarz. Są pewnego rodzaju zasady, ale robimy to z sercem. Niech to będzie jeden kwiatuszek, ale to niech będzie kwiatuszek od serca. I co będziemy potrzebowali do tego rytuału? Ten rytuał to są tak zwane ziarna szczęścia. Będziemy potrzebować ziaren słonecznika. I tutaj mnie nie pytajcie ile, ja zazwyczaj garstka ziarenek słonecznika. Słonecznik i te ziarenka należy konsekrować, czyli powierzyć je żywiołom. Możecie otwierać, zamykać krąg, nie musicie. Jeżeli otwieracie krąg, niech to będą najprostsze słowa, typu otwieram ten krąg, jest on bezpieczny i wpuszcza tylko dobro. Możemy przywołać żywioły też prostym przywołaniem. Przywołuję władców północy, południa, wschodu i zachodu, by uczestniczyli i wspomogli mnie w tym rytuale. Bierzemy te ziarna słonecznika i mówimy, przynoszę to oto narzędzie, by ofiarować je żywiołom. Ofiaruję je władcom wiatru, władcom wody, władcom ziemi i władcom powietrza. Taka konsekracja stanowczo wystarczy. Zapalamy któryś kolor tej świecy, taki, który czujemy, czy to będzie świeca żółta, czy brązowa, czy zielona. Kładziemy obok tej świecy ziarna słonecznika i wypowiadamy słowa. Niech dobro, zdrowie i powodzenie zawsze przy mnie będą. Wypowiadamy je trzykrotnie. Niech dobro, zdrowie i powodzenie zawsze przy mnie będą. Niech dobro, zdrowie i powodzenie zawsze przy mnie będą. Świeca wypala się do końca. Nie muszą te ziarna przy tej świecy leżeć, dlatego że wystawiamy te ziarna na słońce i księżyc. Czyli jeżeli robimy rytuał w nocy, księżyc, na drugi dzień słońce. Jeżeli robimy w dzień, słońce, na drugi dzień księżyc, te ziarna niech leżą na parapecie. Niech przenikną energią tego naszego sabatu lamas. W momencie, kiedy już będą i na słońcu, i na księżycu, wyłapując tę energię sabatu lamas, wrzucamy je do woreczka. I teraz tak, gdy będziemy przez cały rok, będzie jakiś moment, gdzie będziemy potrzebować wsparcia, wyjmujemy z woreczka kilka ziaren, rzucamy je przed siebie i mówimy. Lamasowe ziarno wyda dobre plony, przybywa do mnie to, czego potrzebuję najbardziej i niczego mi nie brakuje. Czyli jest to jak gdyby ziarno wielokrotnego użytku. Ważne, żeby przed wypowiedzeniem tych słów wiedzieć, jaka jest intencja, bo jak rzucimy to, nie fokusując swojej magicznej mocy i będzie to intencja w eter, to jest bez sensu, bo że dobrobyt, że o co chodzi, że co to dla nas dobrobyt. Ale na przykład mamy do zdobycia dobre stanowisko w pracy. Chcemy, żeby to się zadziało. Wyjmujemy kilka ziaren, trzymamy je w ręku i myślimy, mam zdobyte to stanowisko w pracy, czyli mamy intencję, rzucamy te ziarna i właśnie lamasowe ziarno wyda dobre plony, przybywa do mnie to, czego potrzebuję najbardziej i niczego mi nie brakuje. Czyli warto sobie zrobić takie lamasowe ziarno, warto sobie zrobić taki lamasowy woreczek. Mam nadzieję, że ta krótka, magiczna informacja tuż przed świętem lamas bardzo Wam się przyda. Pamiętajcie, że ja Wam tu daję informacje, ale jak zwykle coś za coś. Proszę o serduszka, proszę o lajki, proszę o łapki. Możecie ten film umieszczać również na swoich tablicach, swoich grupach. Tutaj zupełnie nie ma problemu. Niech idzie w eter to wszystko, co tutaj się jednorożcowo dzieje. Taką krótką informację. Mam nadzieję, że i taki krótki, naprawdę prosty rytuał. Tutaj potrzebujemy jednej świecy, trochę ziaren słonecznika, a przez cały rok potem możemy z tą energią pracować, że bardzo Wam się przyda. Są to sprawy zupełnie proste, fajne do wykorzystania, trochę jak mabonowe ludki, które już robiliśmy na kanale. Teraz zrobimy sobie lamasowe ziarno, także przygotujcie słonecznik na ten rytuał lamas, który będzie się odbywał o 22 dla grupy po prostu. Zrobimy sobie to, te ziarna szczęścia.
Mam nadzieję, że bardzo Wam się przyda ta krótka informacja, ten prosty rytuał, że go wykorzystacie i w sytuacjach kryzysowych po prostu magicznie wesprzecie swoje działania, bo po to jest magia. Ona za nas niczego nie załatwia, ale dzięki magii możemy wiele rzeczy sobie zwyczajnie ułatwić. Takie koło ratunkowe, a tutaj ziarna ratunkowe. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, korzystajcie, czyńcie, pamiętajcie, magia nie musi być skomplikowana, nie chodzi o to, żeby zarzynać czarne kury o północy w Nowiu, zupełnie nie te czasy i tak to nie wygląda, korzystajcie z tego i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych krótkich pogadankach, w kolejnych krótkich filmikach. Buziaki dla tych wszystkich, którzy są na czatach. Dzięki za serduszka, dzięki za łapki, dzięki za udostępnianie. Niech to idzie dalej w eter, niech się kanał rozwija, niech my się rozwijamy. Im więcej widzę, że jest interakcji, tym więcej chce mi się nagrywać. Bo jak nie ma interakcji, to wiadomo jak jest. Także buziaczki dla Was i do zobaczenia. Pa, pa.